końcem 2016 roku Dorota Bałukonis zrezygnowała ze stanowiska skarbnika powiatu kościerskiego. Funkcję tę pełniła od sierpnia 2015 roku. Na jej miejsce w drodze konkursu wybrana została Marlena Sikorska, pełniąca od 1998 roku funkcję skarbnika w gminie Stężyca, wcześniej związana z rachunkowością oraz finansami, posiadająca długoletnie doświadczenie. Radni na 34. sesji Rady Powiatu Kościerskiego jednomyślnie powołali ją na stanowisko skarbnika. Warto przypomnieć, że Powiat Kościerski cały czas wdraża plan postępowania naprawczego, co jest dodatkowym wyzwaniem dla nowego skarbnika. Jesteśmy w trzecim roku programu postępowania naprawczego, jest ostatni rok. Musimy wszystkie założenia spełnić, dlatego przed panią skarbnik wyzwania są bardzo duże. Do tego dochodzą inwestycje, które będziemy w 2017 realizowali w ramach PROW-u i w ramach schetynówek na drogach powiatowych, tudzież środki zewnętrzne na szkolnictwo. To powoduje, że skarbnik musi być cały czas tą osobą koordynującą finanse powiatu kościerskiego i myślę, że pani skarbnik ma świadomość, że jesteśmy w programie i z pełną determinacją powiedziała, że sobie poradzi i służy swoim doświadczeniem. Marlena Sikorska swoją pracę na stanowisku skarbnika powiatu kościerskiego rozpoczęła z dniem 15 lutego.